Rodzino Krzysztofowiczu połączyły mnie bardzo bliskie rodzinne związki, gdyż dwie siostry mojej matki wyszły za mąż za dwóch braci Krzysztofowiczu. Henryka Zomucza Dolnego, tak? I Witolda Skarabczyjowa. Również jedna z sióstr była moją matką wczesną. Obie związane ze sobą rodziny były bardzo zżyte, szanowały się i wzajemnie wspomagały. Z tego też powodu już od prawie urodzenia, a byłam najmłodsza w rodzinie, bardzo często przebywałam u wujostwa Henryków czy Witoldów w Karabczyjowie. Od małego dziecka chłonęłam tamtejsze życie, gdzie przeplatała się kultura i zwyczaje ormiańskie z polskimi kresowymi. Chciałam tu zaznaczyć, że w życiu codziennym dom wuja Henryka bardziej zachował zwyczaje ormiańskie niż Witolda. Można tu zaznaczyć, że jedyny syn Antoni po ukończeniu konserwatorium we Lwowie, a potem szkoły oficerskie w Grudziądzu, brał czynny udział jako kawalerzysta we wczesnych dniach wojny w 1939 roku. I potem w 1944 we Włoszech w armii Andersa. Lata 1940-1944 przebywał w łozie niemieckim dla oficerów w Murną. Pozostał jednak i czuł się aż do końca przedwczesnej śmierci Polakiem. Z początkiem lat 20. piękny, stary, modrzewiowy dworek, a potem w latach 30. duży w stylu pałacu dom w Załucu przyjmował wielu gości sąsiedztwa. Wuj Henryk prowadził dom otwarty z rozmachem. Zjeżdżali się tam rówieśnicy Antka na zabawy, rauty, bale. W okresie karnawału wujostwo wyjeżdżali do Lwowa. Przyjeżdżający goście już w przedpokoju lub w holu witani byli zwyczajem ormiańskim przez podanie tacy z mnóstwem pysznych domowej roboty konfitur ze szklanką zimnej wody. A na obiad czy też kolację obowiązkowa była wspaniała zupa chorotowa, typowe danie ormiańskie. Nawet podawano też więcej niż gdzie indziej przysmaków starej ormiańskiej kuchni, jak rachatakum, kandyzowane owoce, czy też czekoladowe wędliny z orzechami. Tak było. No. Dom, a właściwie pałac, był umeblowany antykami i wypełniony też czynionymi i lubianymi przez wuja makatami i dywanami wschodnimi. Dziś nie potrafię powiedzieć, czy były to Persy, czy Afgany, czy inne. Wszystko to zaginęło, zrabowane we wrześniu 1939 roku. Ciotka moja Wiktoryna, nazywana Lunią, nie zajmowała się domem. To była domena wuja Henryka. Tak służba domowa, jak i folwaczna, to byli mieszkańcy wsi Załucze, w 90% Rusini i obecnie zwani Ukraińcami. Zapamiętałam wspólne odwiedziny jaruzelskich kniaz cybulskich z Załucza. Przyjeżdżali też Marianowie Krzysztofowiczowie, a częściej ich synowie. Siostry wuja, Helena Potocka i pani Eugenia Łosiowa, widzisz napisane, Skibniewscy, Bogdanowicze, Bolesław Mościcki, który był komendantem Straży Granicznej polsko-rumuńskiej granicy. I pewno mnóstwo innych, których nie pamiętam lub nie widziałam. W niedalekiej odległości od Załucza, po około 6 km za granicą i za Czeremowem był majątek wuja Witolda i Elfreda Krzysztofowiczów, Karabczyjów, tak zwany Karabciu Peczeremow. Odgrodzony był granicą polsko-rumuńską, przebiegającą głównie przez Czeremów. Tą niedużą odległość można było pokonać przez tak zwany brud, to jest płytki, dziki przejazd przez rzekę i Łęgi. Jakkolwiek po obu stronach były posterunki celno-graniczne polskie i rumuńskie. Główny trakt i most, szosa i kolej były dalej i trzeba było dojechać do dość dużej stacji granicznej. Nazywała się po stronie rumuńskiej Grigorijka Woda, a jak po polskiej nie pamiętam. Bardzo sporadycznie, zaledwie może kilka razy w tamtędy jeździłam.
Jak wspomniałam, najczęstszy dojazd do majątku Witolda i Alfreda w Karabczyjowie prowadził przez Brud na rzeczy Czeremoż. Potem przyjeżdżało się przez nieduże miasteczko Waszkowce, Waszkauti. Wokół centralnie położonego rynku mieściły się urzędy, poczta, kościół rzymskokatolicki, parafia, ksiądz proboszcz, imienia nie pamiętam, Zawadowski, cerkiew grekokatolicka i wiele drobnych sklepików z bric-a-brac, głównie należących do Żydów, a trochę rzemieślników, jak tam się sami określili, narodowości bukowińskiej. Nieco na uboczu była stacja kolejowa trasy Czerniowce-Kuty. W Waszkowcach był też folwark należący do pani Eli Freitag. Mąż jej był wojskowy, już nie żyjący. Ona Ormianka. Co drugi tydzień po mszy świętej w kościele parafialnym w Waszkowcach, gdzie dojeżdżało się dwoma ekwipażami, przeważnie bywało się na śniadaniu u pani Eli Freitag. Z tych odwiedzin nic mi się prawie nie zachowało pamięci. Chyba duży mroczny park i służba mówiąca wyłącznie po ukraińsku. Pani Freitagowa miała syna w wieku moich ciotecznych braci. Od Waszkowiec, patrz mapka, poprzez leżące z obu stron gminne pastwiska dojeżdżało się do krzyżówki dróg Waszkowce, Baniłów, Kuty i Karabczyjów. Folwark, a potem wieś i dalej. Tu już się zaczynała domena obu braci Krzysztofowiczów. W praktyce majątek był podzielony jakby na dwie części. W Nowym Dworze, budowanym przez Witolda po śmierci ojca Romana i przed ożenkiem, mieszkał wuj Witold. Stary dwór o charakterze zameczku z boczną wieżą, z dużym parkiem, ale mało zagospodarowanym, leżał w tak zwanym Karabczyjowie Górnym, obok wsi. Był budowany przez Romana Krzysztofowicza, a może tego nie wiem, jeszcze przez jego ojca i nosił potoczną nazwę Burg. I zawsze się mówiło, jedziemy do Alfredów do Burgu. W dolnej części parku stała kaplica grobowa Krzysztofowiczów. Dziś nie istnieje. Zrabowana, zbezczeszczona, spalona. Nie ma śladu szczątków nawet. W Burgu mieszkał pan Alfred z żoną z domu hrabiną Łubieńską Teklą. Byli bezdzietni. Jesienią i zimą pani Tecia Krzysztofowiczowa wyjeżdżała do kurtortów w południowej Francji i w Szwajcarii, więc dom pustoszył. W lecie jednak niekiedy starsi wyjeżdżali tam na kolację z bliżem, a czasem nawet, o czym szeptem się mówiło, na seanse spirytystyczne urządzane przez panią Tecię. Tak było, tak. Alfred w tym nie brał udziału, o ile wiem, nie lubił tego. Jego pasją były konie, las i polowanie. I właśnie dlatego majątek Karabczyjów był jakby podzielony na dwie części. Gospodarką leśną zajmował się Alfred Krzysztofowicz, że część rolno-hodowlana i może przemysłowa była w gestii Witolda. Miał poza tym do tego większe uprawnienia, ponieważ jako młody chłopak kształcił się we Wiedniu na jakichś wyższych studiach rolniczych. Kaplica grobowa, co wiem z opowiadań mojej matki, zaraz po ślubie cioci została odnowiona. Wyposażona tak, że co drugą niedzielę z Waszkowic przyjeżdżał ksiądz Zawadowski, przez wszystkich bardzo lubiany, odprawiać mszę święto dla mieszkańców Nowego Dworu, dla burgu, administracji majątku i tylu ze służby osób domowej i folwasznych, którzy byli Polakami lub o korzeniach polskich. Względnie byli katolikami rytu rzymsko lub ormiańskiego. Gospodarstwo obu braci w Karabczyjowie było prowadzone wzorowo, tak pod względem uprawowym, jak i ekonomii rolnej, leśnej i dochodowej. Świadczyć o tym może też, że stopniowo było coraz bardziej unowocześniane. Także i to, że zwykle latem przyjeżdżali na praktykę rolniczą lub leśną studenci z uczelni polskich, czasem z Dublem. Poza tym, co ówcześnie nieczęsto się zdarzało, wuj wyjątkowo dbał o pracujących ludzi. O tak. Od średnich kad aż do najprostszych, nawet sezonowych robotników. Wszyscy mieli przyzwoite miesięczne uposażenie, głównie w naturze. Rządca gospodarstwa, pan Berezowski, zamordowany potem przez UPA,
leśniczy i kierownik orzelni mieszkali w porządnych, ładnych domach z ogrodami. Dzieci tych stałych pracowników na koszt wuja byli wysyłani do odpowiednich szkół zawodowych, aby potem dalej po ojcach włączyć się pokoleniowo do danej dziedziny pracy w majątku wuja lub spadkobierców. Pracownicy, której urodziło się dziecko, dostawała jakąś przygotowaną przez ciocię wyprawkę na święta Bożego Narodzenia, uroczyście obchodzone w okresie kalendarza rzymskokatolickiego. Cała służba dworska przychodziła w Wigilię z kolędą i przodownik otrzymywał pewną sumę, nie wiem ile, do podziału. Służba domowa razem z wszystkimi kolędowała pod choinką w domu. Składali sobie wzajemnie życzenia i każdy ze służby dostawał pojedynczy upominek i praktyczny, jak pamiętam. Były to głównie kupony materiałów upleniowych, buty itp. Ciocia zamawiała te kupony materiałów wcześniej z katalogu hurtowo z Polski. Służba formalna, to jest całoroczni pracownicy, mieszkali w tak zwanych szworakach. Z tych jedne były w lepszym, inne starsze w gorszym stanie, ale w razie potrzeby sukcesywnie remontowane. Ewenementem i bardzo nowoczesnym podejściem do pracowników był u wuja zwyczaj budowania co roku jednego domu bliźniaka dla dwóch rodzin z wyróżniających się pracowników. Tak jest strona 9. Przy bocznej drodze od folwarku już stało kilku takich bliźniaków. Jedno mieszkanie dla jednej rodziny składało się z dość obszernej sieni z komorą, czy śpiżarnią, inaczej, kuchnią i pokoju. Sieni prowadziły schody do pokoju małego na strychu. Każdy dom miał nieduże ogrodzone obejście z własną studnią i małymi komórkami dla kur, WC i tym podobne. Pracownicy składali się przeważnie z rodzin polskich, albo z rodzin o korzeniach polskich lub niemieckich oraz z miejscowych Rusinów. Nie mówiło się wtedy Ukraińców. Pracownicy sezonowi to byli przeważnie całe rodziny Hutułów z pobliskich gór Karpat Wschodnich. Wyróżniali się oni charakterystycznym ubiorem i gwarem. Przyjeżdżali całymi rodzinami, głównie jesienią, na żniwa i wykopki ziemniaków i buraków. W samym dworze dzień zaczynał się wcześnie, bo już o 6 rano przewożono z obór mleko do mleczarni, która zajmowała się w suterenie domu, a też i królikami, kurami, tak zwana gospodyni, nieoceniona Barbara. W tym czasie już był też ruch w kuchni, znajdujący się w osobnych zabudowaniach oraz w kredensie, gdzie lokaj z chłopcem kredensowym podawali w stołowym pokoju wujowi śniadanie o 6, bo o 7 wuj już był w swojej kancelarii. Jeden raz w tygodniu też wcześnie wyjeżdżał do Załucza. W Załuczu częścią gospodarstwa należącego do wuja Witolda zarządzał pan administrator inżynier Dobrzański. Przy dworze Karapczyjowskim znajdowały się osobne zadowolenia. Parterowy wydłużony dom, gdzie mieściła się głównie kuchnia, część spiżarni, obszerna jadalnia dla służby domowej, pokój gospodyni Barbary, pokój seniora emeryta rezydenta, dawnego pracownika, pokoje szofera, pokojówki stajennego, następnie obszerna stajnia na konie wyjazdowe, konie litki, w tym kłód, a potem wspaniały ogier Hugo, Anglik. Dalej była duża powozownia i jeszcze dalej, co zwykle było przedmiotem oględzin przejeżdżających gości, pomieszczenia domowej elektrowni. W moich dziecinnych oczach olbrzymi, błyszczący korpus maszyny parowej z kołem, a może diesel, nie pamiętam, z olbrzymim kołem zamachowym i całym szeregiem akumulatorów. Dwór był zatem oświetlony z własnej elektrowni. Tak samo podwórze, park. O ile pamiętam, to na folwarku centralnie stał jeden duży słup z lampą. Gorzelnia też była oświetlona z tej elektrowni.
Natomiast już stajnie, obory i inne folwarczne zabudowania jesienno-zimowymi rankami i wieczorami mrugały lampkami naftowymi. Dopóki chłopcy i Litka byli jeszcze w domu, to o szkołę powszechną był zawsze stały pan profesor. Jak pamiętam, ja pamiętam już tylko pana profesora Fonfarę, ale też okresowo były francuski i angielski. Panie i pan profesor mieszkali w pokojach na piętrze domu. Tam też mieściły się pokoje gościnne. Zajęcia szkolne dla chłopców i Litki zaczynały się już około 9 i trwały do obiadu. Obiad był, o ile pamiętam, o 13 lub 14. W okresie lata, wakacji, były w zasadzie zmiany w rozkładzie dnia. Do gimnazjum tak Litka jak chłopcy wyjeżdżali i uczęszczali we Lwowie, gdzie mieszkali na tak zwanej stacji. Na wszystkie wakacje i święta przyjeżdżali do domu, do Karapczyjowa. I wówczas już każdy dysponował czasem według swego gustu. Niezmiennie jednak i obowiązkowy był udział wszystkich na obiedzie i kolacji. Prawie co dzień na bocznych schodach koło kredensu od rana gromadziły się różne bidoty ludzkie. Mężczyźni, kobiety, stare i młodsze z dziećmi. Wszystko to czekało cierpliwie na przyjście cioci. Około 10-11 ciocia przychodziła do tych ludzi, wspomagała ich radą, pomocą materialną, a głównie leczyła z różnych chorób i ran. Dla tych ludzi lekarz Waszkowcach był za drogi, a ciocia Munia leczyła i wspomagała za darmo, jak dziś się mówi społecznie. Już od około 8 lat moim obowiązkiem było też pomaganie cioci. Trzymała miennicę, podawała maści itp. Ciocia była ze swego charakteru bardzo dobrą, cierpliwą i uczynną, udzielającą się osobą. Ja byłam jej ukochaną siostrzeniczką i tam w Karapczyjowie przez wszystkich uznawała za takie małe czwarte dziecko. Rozpieszczane, że byłam rozpieszczana przez wuja, to jest, mówi o tym taki mały szczegół. Chciałam raz nakarmić kuca i przyszłam do wuja do kancelarii po kwit dla gumiennego. Gumienny zażądał z pichlerzami, aby mi widał z magazynu owsa do małego dziecinnego wiaderka. Wuj powiedział, siadaj w fotelu i wpisz do księgi rozchodów twoje zapotrzebowanie. Pamiętam do dzisiaj, jak z dużym staraniem w wielkiej księdze wypełniałam poszczególne kolumny. Podpisałam siebie na wydartym kwicie, a wuj zaakceptował moje kulfony w książce, do której mało kto, a właściwie nikt poza wujem nie miał dostępu. Jak pod Warszą nie było chłopców pod ręką, to wuj posyłał mi czasem konno, aby było prędzej z jakimś poleceniem do rządcy. A miałam już wtedy 11, 12 do 13.